Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj poniedziałek, 20 maja. Posłuchajcie fragmentu z Księgi Rodzaju. Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg: któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będziesz je czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę. Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Dzisiaj to czytanie z Księgi Rodzaju mówi nam o grzechu, który się wydarzył i pokazuje nam Pana Boga, który zadaje pytanie: dlaczego? Pan Bóg pyta kobietę: dlaczego to zrobiłaś? I myślę, że jest to bardzo dobrze, kiedy umiemy widzieć nie tylko sam grzech, ale umiemy sobie zadać pytanie w rachunku sumienia: dlaczego ten grzech się pojawił? Dlaczego tak się tam akurat tak się zachowałem? Dlaczego tak powiedziałam? Mogę tylko pamiętać i widzieć mój grzech, ale mogę zobaczyć siebie i prawdę o swoim grzechu głębiej. Dzięki takim pytaniom mogę zobaczyć przyczynę, zobaczyć źródło grzechu. Warto się pytać, dlaczego tak się dzieje? A wtedy będzie szansa na głębsze nawrócenie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dobrego dnia, szczęść Boże.